Siemaczko, z tej strony Tadek, witam was w grze Twierdza, edycja ostateczna. W dzisiejszym odcinku prawdopodobnie pozbędziemy się szczura, ponieważ jest to ostatnia jego walka, czyli misja 9. Lecimy. Spodziewałem się, że ten dwulicowy gad coś takiego wywinie. Zajmę się nim osobiście. Tymczasem fortuna uśmiechnęła się do nas. Kiedy szczur miotał się na oślep po swoich ziemiach niczym pozbawiony głowy kurczak, mały oddział wkradł się do jego zamku i opanował siedzibę Duke'a Depusa. Szczur musi teraz atakować własny dom. Chciałbym, abyś udał się tam i objął dowództwo nad garnizonem strzegącym zamku. Dlaczego wcześniej się tym nie zająłeś? Nikt mnie o to nie prosił. Rebelianci już tyle razy łatwo pobili Depusa, że z powodu tego mięczaka i my będziemy wyglądali na słabe uszy. Dopilnuj więc, aby tym razem powinęła się im noga. Idę rozbić parę łbów. Plotka głosi, że kiedy wieprz się urodził, był tak odrażający, że rodzice porzucili go na ulicy. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy też nie, pewne jest, że w młodości wieprz przystał do bandy wędrownych rabusiów napadających na wioski i mniejsze miasta w kraju. Będąc najmłodszym członkiem tej hałastry łotrów, wieprz przez większość czasu chodził głodny. Kiedy jednak opanował z grubsza podstawy taktyki wojskowej, bandyci szybko wybrali go na swego herszta. Wówczas wieprz wprowadził obyczaj, że jako wódz ma prawo pierwszy ucztować do woli i przebierać wśród łupów. Od tamtego czasu stale boryka się z nadwagą. Obroń zamek szczura przed atakami dawnego właściciela. Zamek jest źle zbudowany, dlatego będziesz musiał go wzmocnić. Radziłbym pomyśleć o dokończeniu kopania fosy. Mamy wspaniałą okazję, aby raz na zawsze skończyć z jednym z tyranów. No i dobra, poziom najwyższy. Lecimy, zobaczmy, czy od razu nam się uda, czy może niekoniecznie. Aha, oni tą fosę tu będą kopać, okej. Dobra, ja sobie to tak zrobię, jak zdążę, bo nie wiem, czy też to mi się tak szybko uda. Panowie, żadnych patroli, bo to mnie nie interesuje. Już tam zmierzamy. I bo to jest jeszcze, żeby patrol... Tak, wy tam wykopcie to już do końca. Sobie tutaj takie przejście zrobimy eleganckie. Jest drewno, dobra. Tutaj skaczemy po drewno. Nie wiem, czy możemy handlować, więc na razie nie będę tego tam sprawdzał i kombinował. Ale tak, na pewno lecimy z produkcją łuków od samego początku tym razem. To mógł wyrzucić na zewnątrz, ale niech jest tutaj, gdzie jest. W sumie to możecie robić tą fosę większą nawet, pociągnijcie ją tutaj. O, w ten sposób. Co za krzaki tam znowu są. Muszę odzyskać mój zamek w wieprzu. Potrzebuję pomocy. Dobra. I coś takiego. Wysłałem tam oddział zbrojny. Obejmij nad nim dowództwo, a wesprą cię w palce. Już? What? Wieprza atakują. Może sobie ubrać. Dokąd idziemy? Chować kitra się są z powrotem. Czekamy na rozkaz. Panie, nie możemy tam dojść. Ruszamy na tych samych. Dokąd ty wracasz? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Nie walczcie, bo to bez sensu. Aha, na szczęście tu nie ma łuczników. Dobra. To głównie katapulty w ogromnych ilościach są. To i teraz ten nas dostanie spichlerz. Nasze zapasy żywności kurczą się. Nasze zapasy żywności. Jejku, gdzie jest ten? Wróg zasypuje naszą lejkę. Jak mi padnie ten, to będzie tragedia. Sprzedam na wszelki wypadek, bo nie wiem, czy nie dostanie zaraz. Dokąd ty razem? Nasze zapasy żywności kurczą. No i zobacz, nie skończyłem się amunicji, bo walą i walą. W naszym spichlerzu powiększamy. Co mamy zrobić? Czekamy na rozkaz. Gdzieś jest oszukiwany? No w ogóle zabrali mi... Aha, dobra. To gdzieś na zewnątrz gościu jest pewnie. Wróg przerwał nasze mury. Za
Zapasem na wszystkich leżu powiększają. Aj, źle. Jakieś polecenia? Dobra, GG. Teraz. Obroń. Pierwsze, co to ta produkcja, niech leci od razu. Możesz znaleźć moje buty, przemakają. To pogrubić. Już nie wiem, czy nie lepiej byłoby, wiecie co, takiego tritka zrobić sobie tutaj od razu na wyjściu mu. Postawić bramę, tak żeby jak on tylko wyjdzie, to od razu będzie ostrzeliwany. Zobaczmy jeszcze, czy mogę łuki kupić. Jak mogę, to od razu kupimy łuki. Dobra. Przydamy trochę tego jedzenia. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tak, po to, żeby jakąś pojawi, to ja od razu oklepię mu inżynierów. Kopcia, nie tam się patrzycie. Dobra. I tak, o, tutaj trzeba będzie zrobić to przejście. Wykorzystać co się da, bo ta pierwszy atak jest no po prostu miażdżący. Dobra. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Za mało drewna, mój panie. Coś zabrał. Wysłałem tam oddział zbrojny. Obejmij nad nim dowództwo, a wesprą cię w walce. Wojska pierwsza. Dobra, najważniejsze, żeby zabić inżynierów. Nie dałem najwyższego poziomu, prawda? Nawet nie muszę sprawdzać, bo widzę, no... Ajajajajajajajaj. Jeszcze raz. Ajajaj, dobra. Robimy tak. 10 łuków. Zapraszam. Następnie tutaj produkcja łuków. O, dwa razy możemy. Sprzedaż jedzenia do zera. Kupimy sobie kolejne 5 łuków, 5 łuczników, zmienimy sobie ten obraz, nie ruszajcie się, tutaj chłopaków wstawimy, dobra, do góry wszyscy, a dobra, no to tylko taką mogę, no trudno, tutaj to o, głębimy. Fakt faktem jest, że będzie trochę tego miejsca, gdzie nic nie ma. O, dobra, tutaj, wy. Muszę odzyskać mój zamek w wieprzu. Potrzebuję pomocy. Okej. Dobra, tu to wyjście dodatkowe, oni zaraz przyjdą. Mówię, że... A, mogę te wieże robić. Goście się rzucą. No ja nie wiem, dlaczego wy jesteście na zewnątrz. Dobra, dostają. Pięknie. Jak coś to, zlikwidować to. Pięknie. Później będzie gorzej, bo łucznicy później przyjdą, więc... No, na razie to wykorzystamy w ten sposób nieładnie, ale... Przeciwnik też jest nieładny. No nie lubię takich map, nie? Wolę jednak mapy, gdzie my mamy jakiś odstęp tej naszej fortecy, powiedzmy, od takiego właśnie tego, powiedzmy, budynku, z którego oni startują. Dobra, to mi nie jest potrzebne w sumie. O, super. Będzie drewno. Bóg zakopuje naszą fosę. O nie. Dobra, tutaj. No, kurwa. Ale typ mnie zrobił. No zabił mi dosłownie samą końcówkę, jak już miała donieść, nie? No, trudno. Pytam kopać. W ogóle jak daleko mogę tutaj pociągnąć tą fotę?
Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jadę za pasem. Odzyskałem ziemię zdradziecko zajęte przez węża. Mogę mnie sprzedawać, no trudno, ale już sprzedałem. Potrzebował tutaj kolejną tą. Potrzeba nam nowych polecenia. Nie wiem, jak będzie wyglądał teraz ten atak. Wieża by się przydała. Czy mogę kupić kamień? Mogę chyba, nie? Czekamy na rozkaz. Prawie nie mamy już żywności, ser. Co potrzebne na ten? Zapasy żywności kurczą się, panie. No, widzę właśnie. Ciekawe dzieciaki. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. No tak, nie ma tego, bo nie ma kto przywieźć tego kamienia. Powiedz tylko. Ej, ale czemu stoicie? Kurde. Gdzie jest moja łopata? Możesz na nas. Wystarczy już? Nie wiedziałem, że oni tam stanęli. Źle postawiłem jeszcze. Dokąd idziemy? Zawsze gotowi. Brawo ja. Na razie z mnie kopcie. O, nie mogę skasować, dlaczego? Bez fosy. O, dobra. Wyklikać z jakiegoś powodu tutaj przy budynkach. Może cię jako kopać. O, dobra, super. Czekamy na potrzeba nam nowych rekrutów, se. Łucznicy w gotowości. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. No. No to... Nie, nie będę tego sprzedawał. Szkoda trochę jednak. Czekamy na potrzeba rozkazy. Nam nowych rekrutów. Panie, nie możemy tam dojść. Polecenie. Nie będę na razie dorzucał tego, bo... Nie chcę, żeby mi w tym momencie... Skoczyło zużycie jedzenia mocno. Czekamy, jak będzie... No, w sumie chyba zrobią się przenieść ten. Potrzeba nam nowych rekrutów, se. Zbrojownie, bo mi to przeszkadza w sumie. Potrzeba złota. Chociaż w sumie mogę tu zrobić, tak? O, niech z mi zejdą stąd. O, oni tam wejdą. No czemu on zniknął? No nie wierzę. Chłopcy pułku popełnił chyba w trakcie niesienia łuku. Czekamy na potrzeba rozkaz, nam czekamy nowych rekrutów, tak? Ruszamy natychmiast. Łucznicy w gotowości. Będzie ci służył. Mój panie. Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna armia szczura wkrótce stanie u naszych bram. Czekamy na rozkazy. No to niedobrze. O, dobra, oni tam kopią. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł... Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby kombinować. Wiadomość od szczura. Ty nierozważny prostaku z ogromną przyjemnością... Są łucznicy, o kurwa. Stanę wystrzelany do głowy. Jeszcze jak? Kolejek machin teraz nie ma. Chowajcie się w wieży. Wieża chyba lepiej chroni. Nie, dobra, są tam jakieś machiny, ale dziwnie zbudował. Ojejku, ile tego tu jest. No, to sprzedać możemy. Co ja jeszcze mogę sprzedać? Drewno. No trudno, by później płakał za tym drewnem, najwyżej. Panowie, walczyć. O, mi to niszczy. Chociaż nie, dobra, nie niszczy mnie jakoś mocno tych budynków. A to jest jego ostatni atak. No to wygraliśmy. I kolejna misja za nami, bo tutaj już nie widzę sensu, żeby... Czy sensu? Szans, żeby on to wygrał.
No to był dobry ten trik z tym, żeby to tutaj ustawić na samym początku. Ale tylko dwa ataki? To naprawdę mało. O, ludzie wyszli sobie do pracy, wyrąbane. Wyłożone w oblężenie. No i dziękuję bardzo. Zobaczmy tylko, co tam szczury jeszcze opowie i tyle z tego odcinka będzie. Zwycięstwo! Pełnie. Kiedy szczur padł w boju pod ciosami zadanymi przez twoich ludzi, gapie zakrzyknęli z radości. Może iskierka nadziei dla kraju jeszcze się tli. No nic, szczur pokonany. To tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Siemaneczko.